Dziś jesteśmy w rezerwacie przyrody Buczyna Źródliskowa im. Jerzego Jackowskiego w Puszczy Bukowej na terenie leśnictwa Gryfino. W pięknym rezerwacie. Szukamy tutaj początku wiosny, bo dzisiaj właściwie ta wiosna już przynajmniej kalendarzowa jest, ale jeszcze w przyrodzie bardzo, bardzo skromnie. Ale udało nam się znaleźć coś, co nie ma nuty wiosennej, a ma nutę bardziej historyczną. Znaleźliśmy takie, no właśnie, dzieło pracy ludzi, którzy przed wielu laty próbowali tak nielegalnie polować na zwierzęta. To tak zwane sidło, inaczej wnyk, czyli metalowa linka dość dużej średnicy, która była przywiązana do drzewa, no i w przeszłości mogła służyć do tego, by schwytać, patrząc na średnicę, schwytać dzika albo jelenia, zależy na jakiej wysokości była zamontowana. Bardzo solidna, mocna. Myślę, że ma ona około 30-40 lat, ponieważ wbrew pozorom takie linki mają wielką wytrzymałość. Na szczęście w ostatnich wielu latach nie spotykamy już takich działań, ludzi, którzy się taką profesją parają. Wydaje się, że ona jest zginąca, no na szczęście jest zginąca, może nie we wszystkich regionach Polski, ale taka metalowa linka to inaczej wnyk, sidło. Dobrze, że coraz rzadziej, dobrze, że coraz mniej, bo to świadczy o tym, że zwierzęta tutaj na terenie rezerwatu mogą się czuć coraz bardziej bezpiecznie.